Panie burmistrzu, mi zabrakło na stronie 38 w transport i łączność. Zabrakło mi takich informacji jak budowa wiaduktów, jak to jest, jak to się ma, miało w 2019 roku. Chodzi mi o przebudowę drogi 579. Wiadomo, że tam w granicy tej drogi budowane są w tej chwili budynki mieszkalne. Czy to nie będzie na przykład blokowało nam inwestycji i na jakim etapie jest ta inwestycja? To jest to. Zabrakło informacji na temat drugiej strefy biletowej. Na przykład taka krótka informacja, że było wysłane do prezydenta ileś tam pism, przyszło ileś niezadowalające odpowiedzi dla nas i procedujemy to dalej, tak? To jest to. Informacja na temat przebudowy drogi 92 na odcinku Błonie-Wieś. Tam są utrudnienia z wyjazdem, mieszkańcy mają problemy. Jest informacja, przydałaby się taka informacja, że po prostu, no nie wiem, czekamy na GDK, kiedy oni to ruszą inwestycje, czy inwestycja ruszy za 2 lata, czy za rok, tak? Na jakim to jest etapie? Co następne? W zeszłym roku bodajże przyznawaliśmy pieniążki na kartę Błoniaka. Czy coś w tym zakresie zostało poczynione? Czy coś takiego będzie? W ogóle, czy odstępujemy całkowicie? Bo takie informacje padły na sesji. Panie radny, ale konkludując tą wypowiedź pana, chciałem powiedzieć, że my podejmowaliśmy uchwałę w tym roku o karcie miejskiej, czyli to się znajdzie w raporcie za 2020, a nie 2019. Więc wykonanie burmistrz miał w tej uchwały na 2020 rok, więc to przepraszam, wycofuję będzie, w takim razie, źle zapisałem. Proszę sobie zapisać na przyszły rok. Nie omieszkam, panie przewodniczący. W punkcie gospodarka mieszkaniowa, tu brakuje informacji, czy gmina pozyskuje jakieś mieszkania dla osób potrzebujących, nie wiem, remontuje, oddaje, ile na przykład osób jest oczekujących na takie mieszkania. To też by było fajne. No i ostatni punkt. W zeszłym roku, w październiku, przyznawaliśmy dotacje do budowy basenów, w tym na dosadzenie roślin. Mieszkańcy cały czas pytają, co się dzieje z tymi nasadzeniami. Też by jakby taka informacja się uzyskała, jakie to mają być nasadzenia, kiedy będą poczynione, czy jeszcze trwają prace jakieś dodatkowe przy basenie, że nie można tego posadzić. I to wszystko. Dziękuję, panie burmistrzu. Dziękuję bardzo panu radnemu. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Dziękuję za te uwagi. No chcę powiedzieć, że te sprawy, które pan wymienił, no to one jakby toczą się dłużej, nie tylko w roku 2019 i nie były kluczowe akurat dla tego roku 2019. No, znowu wracam do tego, że no, każdy oczekuje jakby swoich spraw i swojej szczegółowości. To pan już tutaj dołożył kolejne 10 stron. Pan Konrad 10, ktoś jeszcze inny 10, to już mamy raport ponad 100 stron. No tak to, no ale ale część zostało wycięte, tak? Jeżeli wytniemy, no to część, to wtedy, ale raport nie będzie wtedy krótszy, tylko również będzie dosyć obszerny, przez to mniej czytelny, bo no jeżeli w takim stopniu szczegółowości będziemy go przedstawiać, no to rzeczywiście będzie dosyć obszerny, przez to mniej czytelny, mniej zjadliwy dla mieszkańców, no bo niektórych mieszkańców interesuje owszem, co będzie ze skrzyżowaniem na drodze numer 92, a mieszkańców Bonia to wcale akurat może nie interesuje i będą zdziwieni, że tam jest kilka stron na ten temat, tak? No ale wracając już do samych pytań, jeżeli chodzi o przebudowę drogi 579, to bardzo dziękuję za to pytanie.
cały czas trwa procedura na etapie postępowania środowiskowego i mam dla Państwa dobrą informację, że jakiś czas temu gmina Błonie złożyła wszystkie niezbędne uzupełnienia, łącznie z nowym raportem środowiskowym w tej sprawie dla przebudowy tej drogi, zostały złożone w dyrekcji ochrony środowiska regionalnej w Warszawie i tutaj jeżeli Państwo mogą w jakiś sposób ten temat wesprzeć, to nie jest po naszej stronie. Wcześniej też nie było po naszej stronie, ale po stronie administracji rządowej, no bo Dyrekcja Regionalna Ochrony Środowiska jest organem rządowym, podobnie jak Dyrekcja Regionalna Ochrony Środowiska jest organem rządowym, no i w żaden sposób nie mam na nie wpływu, a to te instytucje popełniły błąd dwa razy. Najpierw Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie Regionalna wydawała nam przez wiele lat, blokowała nam wydanie pozwolenia środowiskowego, jak wreszcie wydała i trafiło do Dyrektora Generalnego Ochrony Środowiska, to tam znowu bardzo długo procedowano w tej sprawie. Podjęto złą decyzję, bo w części decyzja organu pierwszej instancji została poprawiona i ten organ popełnił błąd w procedurze postępowania, czyli nie przedstawił mieszkańcom proponowanych zmian tej decyzji do konsultacji i w efekcie tego wydał decyzję, uzupełnił i zmienił decyzję organu pierwszej instancji. No i ta decyzja została zaskarżona do sądu administracyjnego. Sąd stwierdził błąd w postępowaniu tego organu, czyli to kompletnie nie jest naszej winy. W konsekwencji tego my kierowaliśmy pisma w tej sprawie do różnych organów tej administracji, między innymi do ministra środowiska także. Nie uzyskaliśmy nawet na to pismo żadnej odpowiedzi, również do dyrektora Generalnego Ochrony Środowiska. Błagaliśmy wręcz, żeby ten organ podjął postępowanie, naprawił własny błąd. Organ odmówił prowadzenia postępowania, w efekcie czego Wojewódzki Sąd Administracyjny, najpierw Naczelny Sąd Administracyjny uchylił decyzję Sądu Wojewódzkiego, Wojewódzki Sąd uchylił decyzję Dyrektora Generalnego, Dyrektor Generalny nie chciał podjąć postępowania, uchylił decyzję Dyrektora Regionalnego, Dyrektor Regionalny uchylił własną decyzję. No tak po sznurku to zajęło sporo lat, ale tak jak powiedziałem, jeżeli chcecie Państwo pomóc, to należy do administracji rządowej, do nas są wszystkie dokumenty złożone, czekamy na wydanie decyzji środowiskowej w tym organie. Jest zakończona dokumentacja, która została złożona do wojewody o wydanie zezwolenia na realizację tej inwestycji. Wojewoda wszczął postępowanie, to znaczy dokumentacja na tamten czas była kompletna. Pamiętajmy, że uzgodnienia niektóre są ważne przez nas określone i to może być problem. No tam jest zawieszone postępowanie i czeka na decyzję środowiskową, tak? Jeżeli by była szybko wydana, o co ja w piśmie poprosiłem, bo procedura postępowania przez ten organ wydaje te decyzje od roku 2012 ostatnio, więc tu napisałem, że 8 lat trochę długo, jak nam wydaje taką decyzję. Myślę, że się ze mną zgodzą. Tutaj otrzymamy tą decyzję wreszcie. Panie burmistrzu, ja przepraszam, bo pan no, zaznaczył 2019 w swojej wypowiedzi, ale ja bym może to zostawił na sprawy bieżące, jakbym mógł prosić, bo rzeczywiście bo, jest sprawa. Tak, bo to jest złożony temat, ale jest bardzo ważny, ale tutaj w sprawach bieżących. No ale to już jak go dziękuję, że właśnie go skończyłem. Natomiast korytarz cały czas jest zarezerwowany. No, ja napisałem, że jest coraz trudniej rezerwować korytarz na ten cel i że są trudności i oczekujemy na szybkie wydanie tej decyzji. Strefa biletowa także nie jest to przedmiot roku 2019, ale wielu lat. Informacje na bieżąco są Państwu radnym przekazywane. Wszystkie pisma, które przychodzą z Warszawy, było kilka, są Państwu do wiadomości przekazywane w tej sprawie na bieżąco. Skrzyżowanie na drodze 92, no to jest nie nasze zadanie. Oczekujemy na realizację przez Dyrekcję Generalną Dróg i Autostrad, to jest administracja rządowa. Jeżeli możecie tam Państwo pomóc, to bardzo proszę o interwencję. My jesteśmy za. Zgadzam się z Panem całkowicie, niech budują jak najszybciej. Napisaliśmy pismo, że jest to niebezpieczne skrzyżowanie, czekamy, nie budują. Jeżeli chodzi o gospodarkę mieszkaniową, tam była informacja na temat ilości mieszkań, możemy to rozszerzyć zawsze, jak to wygląda na dany rok. Natomiast ostatnie pytanie, to z powrotem wraca, ja już to prostowałem wielokrotnie, że nastąpił jakiś błąd w przekazie
informacje jakiś czas dawno temu. Myśmy tam na żadne rośliny szczegółowo nie dokładali pieniędzy. To było sformułowanie niezręczne użyte przez panią skarbnik wtedy i tak to w jakiś sposób poszło. To źle zrozumienie to było. Rośliny, które miały być nasadzone, są nasadzone, przyjęte są, natomiast tam była błędnie podana jakaś kwota astronomiczna. To jest w ogóle nieprawda i to jest pomyłka. Nie wiem, czy pani skarbnik zechce to sprostować teraz, czy pamięta ten temat. Bardzo proszę, pani skarbnik. Prostowałam kilkukrotnie, ale państwo zrozumieli, że na te rośliny wydaliśmy 1 200 000 bodajże, natomiast chodziło o to, że 1 200 000 uwalnialiśmy firmie z zabezpieczenia po to, żeby firma za 169 000 zrobiła rośliny, przy czym w tych 169 000 100 zyskaliśmy dofinansowanie. A dlaczego firmie zwalnialiśmy? Bo zależało nam, żeby wykorzystać to dofinansowanie, tam były ściśle określone terminy, więc firma postawiła takie warunki, że zejdziecie z 10% zatrzymania do 8, tak? I wtedy zrobimy wam wtedy, kiedy chcecie, bo normalnie firma by robiła to później. No wiemy, bo to już było przedstawiane. Bardzo dziękuję pani skarbnik, panu burmistrzowi, ad vocem pan radny Grzegorz Oleński. Bardzo proszę. Ja chciałem podziękować panu burmistrzowi za informację w sprawie drogi 579, bo to jest bardzo ważna informacja, czyli mamy nadzieję, że w następnym dziesięcioleciu droga zostanie zrealizowana z wiaduktem. To jest bardzo ważna informacja dla mieszkańców, gdyż poprawi bezpieczeństwo i życie mieszkańców, wyprowadzając tiry poza obręb centrum. Druga sprawa to było druga strefa bodajże poruszana. W zeszłym roku też były procedowane. Nie ukrywajmy, że jednak mieszkańcy interesują się drugą strefą, gdyż pieniądze, które by im zostały, że tak powiem, z biletów, mogliby wydać ewentualnie w Błoniu, tak, na inne rzeczy, czy w centrum sportu na przykład, czy gdzieś, że tak powiem, na mieście, wspomagając nas budżet. Trzecia sprawa. Nie, to wszystko. Dziękuję w takim razie. Dziękuję bardzo. Ja może podpowiem, że w tej sprawie, o której pan mówi, zapraszam na stronę 8 raportu. Panie burmistrzu? Dziękuję bardzo. Ja już o tym mówiłem. Nie, mówię, że druga strefa jest ważna i na bieżąco państwo na ten temat byli informowani. Gmina Błonie jest gotowa do przystąpienia. Natomiast miasto stołeczne Warszawa do tej strefy nie chce strefy rozbudować. I tyle. Dziękuję panu.